Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się dzisiaj na kolejnym wykładzie poświęconym odbudowie przestrzeni historycznej Warszawy po II wojnie światowej. Dzisiaj zajmiemy się kolejną odsłoną tego teatru wydarzeń historycznych, jaki miał miejsce w kontekście implementowania w Polsce, wprowadzania w Polsce realizmu socjalistycznego jako ideologii, jako formy wyrażania polityki, jako formy przebudowy, przekształcania przestrzeni historycznej, ale także jako formy sprawowania władzy, administrowania kulturą, sztuką, dziedzictwem kulturowym. Moja prezentacja, czy moje podejście do tych wydarzeń, do tego okresu historycznego jest podejściem historyka. To jest dość istotne zastrzeżenie, ponieważ najczęściej w spojrzeniu na realizm socjalistyczny dominuje spojrzenie historyków sztuki. To oczywiste, gdyż realizm socjalistyczny jest również ważnym elementem, ważną fazą rozwojową w twórczości, w aktywności twórczej społeczeństw, twórców, środowisk. Tak więc niewątpliwie analiza z perspektywy historii sztuki, analiza stylistyczna jest bardzo istotnym i wartościowym podejściem do tego okresu i do dzieł, które w tym czasie powstawały. Tym niemniej z punktu widzenia historyka, z perspektywy historyka, a ja właśnie taki punkt widzenia reprezentuję, istotniejsze jest miejsce realizmu socjalistycznego w kontekście metod sprawowania władzy, w kontekście czasu historycznego, w którym był wprowadzany, w kontekście wizji przekształcania przestrzeni miejskiej, przestrzeni publicznej jako pewnego odwzorowania czy pewnego wyrazu przekształcania społeczeństwa, przekształcania kraju. Tak więc punkt widzenia historyczny jest pewnym przypisem, pewnym uzupełnieniem tego punktu widzenia, jaki reprezentują i wnoszą do naszego dyskursu intelektualnego przede wszystkim historycy sztuki. Zatytułowałem nasze dzisiejsze spotkanie Józef Sigalin, Edmund Goldzamt i realizm socjalistyczny, czyli architektura jako przestrzenny wyraz procesów społecznych. Odwołując się do nazwisk osób, które w takiej pamięci symbolicznej kojarzą się z okresem powojennym po 1945 roku, kiedy to powstawały w Polsce rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne kojarzone z realizmem socjalistycznym, ale też odwołałem się do określenia, do swego rodzaju definicji, która konstytuuje i składa się na rozumienie realizmu socjalistycznego. Mianowicie architektura jako przestrzenny wyraz procesów społecznych. Otóż można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że architektura, kształty miast, kształty form architektonicznych, przestrzennych, które nas otaczają, są tak istotnym przedmiotem sporu pokoleń architektów, urbanistów, angażują polityków, angażują społeczeństwa, angażują wyborców, rozpalają wyobraźnię ludzi. Właśnie dlatego, że architekturę widać, że architektura kształtuje naszą estetykę w skali makro.
Jak słusznie wskazywał autor przywoływanego tutaj cytatu, zainteresowania literaturą, nawet zainteresowania malarstwem można ukryć w niszy naszych domowych azylii, naszych domowych zainteresowań, w kręgu niewielkich zaangażowań towarzyskich, w kręgu niewielkich grup znajomych, artystycznych. Architektura, przestrzeń, miasto jest nie do ukrycia. Architektury, przestrzeni i miasta nie da się odstawić na półkę. Nie da się wynieść do piwnicy, nie da się zepchnąć z obszaru naszych zainteresowań. To raczej my możemy wskutek upływu czasu znikać z tej przestrzeni, zostawiać miejsca innym pokoleniom. Architektura, o ile nie jest zniszczona, o ile nie jest dewastowana w sposób celowy, trwa. I dlatego jest tak ważnym i tak wartym zainteresowania przedmiotem sporu, konfliktu, także szczęśliwie bardzo często konstruktywnej dyskusji różnego rodzaju środowisk. Ale architektura właśnie ze względu na skalę swego oddziaływania stanowi tak bardzo szeroki i znaczący zakres zainteresowania ludzi, którzy nie tylko fachowo na architekturze mogą się znać. A w pewnym sensie, jak pisał po 1945 roku Leopold Tyrmand, na architekturze i na odbudowie Warszawy po 1945 roku znali się przecież wszyscy, ponieważ wszystkich ta odbudowa i ta architektura dotyczyła. Zwykle na naszych spotkaniach, w naszych wykładach sięgamy do źródeł pewnych zjawisk, pewnych procesów, inne niż te, które nam się stereotypowo wydają za takie źródła. To znaczy, szukając polskiej szkoły konserwacji zabytków, nie myślimy o niej począwszy od roku 45, tylko znajdujemy jej korzenie co najmniej 20 kilka lat wcześniej, kiedy szukamy źródeł architektonicznej awangardy, również znajdujemy ją wcześniej niż w roku 45, mianowicie znajdujemy ją w grupie Prezens w okresie międzywojennym. Tak również, kiedy szukamy źródeł realizmu socjalistycznego, który rozpoczął swoją dominację, swój marsz krótki, acz intensywny przez Polskę w roku 1949, musimy sięgnąć do okresu międzywojennego, ale musimy udać się w podróż na wschód, czyli do ówczesnego Związku Sowieckiego, ponieważ socrealizm, realizm socjalistyczny jest w pewnym sensie dzieckiem tej formacji ustrojowej, jest pochodną tej formacji ustrojowej, która stała się typowa, dominująca dla Związku Sowieckiego w latach 30. Realizm socjalistyczny w tym sensie jest przestrzennym wyrazem procesów społecznych, w tym sensie jest przestrzennym wyrazem ideologii, w jakim jest metodą uprawiania polityki kulturalnej, w jakim stanowi formę kształtowania gustów, formę kształtowania twórczości artystycznej, formę wpływu na zarówno zachowania samych twórców, jak i wpływu na zachowania społeczne w szerszej skali, który był realizowany w warunkach państwa autorytarnego, państwa totalitarnego, jakim był Związek Sowiecki w okresie, o którym mówimy, można powiedzieć, w jakim był, ze szczególną intensywnością w okresie, o którym mówimy. I kiedy pytamy o socrealizm, pytamy o jego definicję i pytanie to zadaje historyk, zawsze kluczowym elementem odpowiedzi będzie
nie stylistyka realizmu socjalistycznego, nie formy artystyczne, nie formy dekoracyjne, do których się odwołuje. Tą drogą zwykle udziela odpowiedzi właśnie historyk sztuki, ale w odpowiedzi historyka będzie pojawiać się pytanie, będzie pojawiać się odpowiedź o kontekst ustrojowy, o ideologię, o system sprawowania władzy, dla którego w pewnym sensie realizm socjalistyczny był jedynie formą wyrazu. Dlatego też realizmu socjalistycznego nie da się zrozumieć bez kontekstu czasu, bez kontekstu ustroju, bez kontekstu miejsca, w którym się rodził. Też jesteśmy dzisiaj w otoczeniu architektury powstałej w tamtych czasach, powstałej w drugiej połowie lat 40. i w latach 50. w Polsce. Ta architektura miewa swoje zalety użytkowe, miewa swoje zalety funkcjonalne, ale jako historycy, jako uczestnicy, świadomi uczestnicy pamięci historycznej, zawsze musimy mieć świadomość tego, iż ta architektura powstawała w pewnym konkretnym kontekście, że była wyrazem konkretnego ustroju, konkretnego modelu sprawowania władzy, który zakładał właśnie daleko idący wpływ, daleko idącą ingerencję w wolność twórczą, w wolność artystyczną. Bez zrozumienia tego historycznego kontekstu nasze rozumienie realizmu socjalistycznego będzie niepełne. Oczywiście zawsze można zadać sobie pytanie i postawić taką zasadną, dyskusyjną wątpliwość, czy no ostatecznie, że zawsze w dziejach sztuki, w dziejach kultury występowała relacja między twórcą a mecenasem, między zamawiającym a tym, który tworzy dzieło. No tyle tylko, że ten mecenas, ten zamawiający w czasach realizmu socjalistycznego w Związku Sowieckim, także w Polsce po 1949 roku, był mecenasem jedynym, był monopolistą. Był mecenasem i monopolistą, który nie znosił konkurencji, który konkurencję eliminował, często w sposób drastyczny, dosłowny, sięgając do metod politycznej represji. Tak więc o tym kontekście też trzeba zawsze pamiętać, że ta architektura, dzisiaj często użytkowa, funkcjonalna, może nawet przyjazna w sensie komunikacyjnym, jest dzieckiem czasów, w których formą sprawowania władzy, formą sprawowania politycznej dominacji była represja, była zbrodnia i to zbrodnia w skali masowej. Myślę, że o tym kontekście też nie sposób zapomnieć, jeśli mówimy o realizmie socjalistycznym. Pozostając jeszcze u źródeł tegoż modelu sprawowania władzy nad kulturą, nad twórczością kulturalną, znajdującego swój wyraz w przestrzennych rozwiązaniach, nie sposób nie spojrzeć na kilka niezrealizowanych i zrealizowanych wzorców architektonicznych, wzorców urbanistycznych, które miały wskazywać, miały demonstrować, miały w sposób jednoznaczny naznaczać miejsce, które było częścią Imperium Sowieckiego, które było podporządkowane władzy lokatorów Kremla. Architektura w służbie ideologii, architektura w służbie polityki oznacza także w tym okresie swego rodzaju demonstrację zasięgu panowania. Czy tam, gdzie pojawiają się konstrukcje, projekty socrealistyczne, tam również, czy tak daleko sięga panowanie
ideologii komunistycznej. To jest pewien symbol unifikacji, dziś byśmy powiedzieli standaryzacji, symbol politycznego ujednolicenia, za którym postępowało w sposób naturalny ujednolicenie w wersji estetycznej, kulturowej, ujednolicenie także dotyczące metod sprawowania władzy. Ten projekt, który Państwo widzą, zawiera w sobie zresztą pewien paradoks i nieprzypadkowo umieszczam go na samym początku wypowiedzi jako projekt wzorcotwórczy, ale projekt, który nigdy nie został zrealizowany. Mianowicie ten Pałac Rad w Moskwie, projekt Pałacu Rad miał być obiektem, miał być budynkiem, który poprzez swoją skalę stworzy niedościgniony wzorzec, niedościgniony symbol budownictwa socrealistycznego. Nieprzypadkowo budynek ten miał stanąć na miejscu takiej symbolicznej, ikonicznej świątyni Chrystusa Zbawiciela, zbudowanej w Moskwie jako dziękczynienie za pokonanie Francuzów, za pokonanie Napoleona w wojnie 1812 roku. Świątynia ta została wprawdzie zniszczona, natomiast projekt, który tutaj Państwo widzą, pozostał w sferze właśnie projektu. Co stanęło na przeszkodzie? No, na przeszkodzie stanęła natura. Bagnisty, podmokły teren nie był w stanie utrzymać takiej stabilnej konstrukcji, która kilkusetmetrowej konstrukcji, która wiązałaby się z budową Pałacu Rad. Więc paradoks polega na tym, iż nawet takie najdalej idące wizje, nawet największe projekty, założenia przebudowy świata, przebudowy ustroju, przebudowy myśli ludzkiej, przekształcenia człowieka i społeczeństwa napotykają na opór bardzo często takich przyziemnych, powszednich sił natury, jak bagnisty teren Moskwy. Ale mniej okazałe, mniej wyraziste, może mniej pozostające w sporze i konflikcie z naturą projekty były realizowane i wypełniły ten wymóg naznaczenia swoimi kształtami, swoimi gabarytami całego obszaru podporządkowanego Imperium Sowieckiemu. Ten budynek znany w Moskwie, budynek Uniwersytetu Łomonosowa, również podobne budynki znaleźć można w Moskwie na Placu Smoleńskim. Powstało 6 takich dużych założeń architektonicznych i urbanistycznych. Tutaj mniej znany budynek z Rygi, pokazujący również, że na tych terenach przyłączonych, anektowanych do Związku Sowieckiego troszczono się o to, aby ta przestrzeń była oznaczona, opanowana, oswojona w pewnym sensie pod względem estetycznym. Tutaj widzą Państwo niezrealizowany, ale zakładany, projektowany budynek przypominający wzorce moskiewskie, wzorce ryskie, jak się zaraz Państwo przekonają, również warszawskie, projektowany w Dreźnie. Państwo zapewne pamiętają, Drezno było skutecznie zniszczone, zdewastowane wskutek nalotów niemieckich, potem doburzane przez władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej i projektowano stworzenie na terenie starego Drezna miasta nowego, socjalistycznego, w obszarze którego również projektowano taki właśnie Pałac Kultury i Nauki, jaki znamy w Warszawie i który
po dziś dzień, chociaż jest obiektem chronionym, zabytkowym, ale jest też obiektem, który staramy się, współczesne władze Warszawy, współcześni projektanci, urbaniści starają się obudować, niejako zneutralizować architekturą współczesną, mniej naładowaną ideologicznie. Czy chcemy, czy nie chcemy, pozostaje tym obiektem, z którym Warszawa się kojarzy w pewnym sensie, czy chce, czy nie chce, to się kojarzy, pozostaje takim obiektem, który jest widziany z dystansu, który jest łatwo postrzegany, który dominuje naszą wyobraźnią. Nieprzypadkowo, bo na tym polega estetyka socrealizmu, na tym polega estetyka tego programu ideowego, który jest wtórny wobec sposobu sprawowania władzy, który nie pozostawia wątpliwości, do kogo władza należy, jaki ustrój wyraża i że jest władzą w sensie historycznym nieodwracalną, przynajmniej oczywiście zgodnie z intencjami szczęśliwie niespełnionymi i niezrealizowanymi przez projektodawców, autorów tego założenia, tyleż estetycznego, co ustrojowego. Socrealizm zaczyna się w Polsce w roku 1949. Nie jest to moment przypadkowy. Czy jak Państwo pamiętają z naszych poprzednich spotkań, okres bezpośrednio powojenny, lata 1945, 7, 8, to był czas, w którym stosunkowo swobodnie toczono dyskusje dotyczące sposobu odbudowy miasta, sposobu odbudowy Warszawy. Toczono dyskusje między środowiskami konserwatorskimi, architektonicznymi, ścierali się przedwojenni awangardyści z konserwatystami, konserwatorami. Oczywiście należy brać pod uwagę, należy brać poprawkę na to, iż działo się to w kontekście bardzo ostrych represji, bardzo ostrych, zdecydowanych działań skierowanych przez władze komunistyczne przeciwko podziemiu niepodległościowemu, przeciwko żołnierzom Armii Krajowej, żołnierzom wyklętym. Natomiast sfera działalności kulturalnej, sfera dyskursu intelektualnego pozostawała w pewnym stopniu sferą swobody. Oczywiście nie była to sfera swobody właściwa państwom demokratycznym, państwom liberalnym. Tym niemniej nie było przypadkiem, że w Biurze Odbudowy Stolicy spotykali się i pracowali pod jednym dachem i nad tymi samymi projektami ludzie związani z partią komunistyczną, ale także ludzie związani z Armią Krajową, że pracowali tam tacy ludzie jak właśnie Sigalin czy Jan Zachwatowicz. Krótko mówiąc, ten okres powojenny, pierwszych lat powojennych był takim czasem, kiedy w obszarze działalności kulturalnej stosowano coś, co Jerzy Borejsza, założyciel i prezes Czytelnika, nazywał łagodną rewolucją. Znaczy, o ile ta rewolucja nie była łagodna wobec żołnierzy podziemia, nie była łagodna wobec żołnierzy stawiających opór władzy, o tyle była na tym tle, była względnie łagodna wobec środowisk artystycznych i środowisk kulturalnych. To kończy się w roku 1949. Znaczy rok 49 jest takim rokiem szczególnym, kiedy władze komunistyczne mają za sobą proces przekształcania ustroju, to znaczy likwidują opozycję, osiągają wskutek fałszerstw zwycięstwo wyborcze, dokonują tak zwanego zjednoczenia ruchu robotniczego, czyli faktycznie likwidują Polską Partię Socjalistyczną
i mogą przystąpić do działań, do ataku, do uporządkowania tak zwanego frontu kultury. Czyli mogą przystąpić do swego rodzaju ujednolicenia poprzez wprowadzenie rozwiązań socrealistycznych wprowadzanych równolegle, mniej więcej w podobnym czasie we wszystkich krajach obozu socjalistycznego wzorem rozwiązań sowieckich. Czy rok 49 jest właśnie takim swego rodzaju symbolicznym, ideowym cieniem, który nasuwa się na wszystkie kraje bloku wschodniego i stanowi taki bardzo wyraźny moment rozgraniczenia, taką bardzo wyraźną cezurę między okresem względnej swobody dyskusji, okresem poszukiwań twórczych, no a okresem, który można nazwać takim przykręceniem ideologicznej śruby, ograniczeniem możliwości wyboru i również ograniczeniem form wyrazu estetycznego działalności artystycznej. W różnych środowiskach twórczych, w różnych środowiskach intelektualnych z różną intensywnością wprowadzano, implementowano rozwiązania socrealistyczne. Dla środowiska architektonicznego i także związanego z nim środowiska konserwatorskiego przełomowe znaczenie miała czerwcowa narada architektów z czerwca 1949 roku, na której osoba tytułowa dla naszego dzisiejszego spotkania, Edmund Goldzamt, wypowiadał znaczące słowa. Mówił, iż by zrozumieć istotę realizmu w architekturze, trzeba zerwać z interpretacją form architektonicznych jako bezpośredniego wzrokowego odtwarzania właściwości funkcji materiału. Trzeba ujawnić społeczne źródła architektury, mówił, która stwarza nie organizację przestrzeni, ale, i tu jest sedno, lecz stanowi przestrzenne ujęcie procesów społecznych. Czyli architektura nie jest po prostu wyrazem funkcji, potrzeby osób, które ją projektują, które mają w niej zamieszkiwać, ale jest przede wszystkim formą przekazu ideowego. Ta forma przekazu ideowego, w nawiązaniu do tego, co mówił Goldzamt, ma nawiązywać do form narodowych, czyli motywami wykorzystywanymi w projektowaniu architektonicznym nie mają być bliskie awangardzie architektonicznej, funkcjonalistyczne, estetycznie obojętne czy estetycznie neutralne wieżowce, drapacze chmur, punktowce, tereny zielone, rozprzestrzenione wokół konkretnych założeń mieszkaniowych, ale mają być wzory, ornamenty, instrumenty nawiązujące do narodowej tradycji danego kraju, danej przestrzeni, która znalazła się pod wpływem ideologii komunistycznej. Narodowe w formie, socjalistyczne w treści. To był przekaz propagandowy, ale też w dużym stopniu taki przekaz intelektualny, jeśli to nie nadmierne słowo w tym kontekście, związany z socrealistycznym, z realizmem socjalistycznym. Narodowy w formie, socjalistyczny w treści, poprzez formy, które są nam bliskie, do których jesteśmy przyzwyczajeni z lektur podręczników, z lektur szkolnych, które wyobrażają nasze tradycyjne mniemanie o tym, co potężne, znaczące, co eleganckie, co poważne, czyli w formach klasycznych, w formach znanych, ma się przejawić nowa jakość ideowa.
czyli jakość socjalistyczna, jakość komunistyczna, jakość tych nowych wówczas, podówczas czasów. Nieprzypadkowo jest więc, iż w takim by właśnie kontekście łatwiej odnajdywali się, o czym już parokrotnie miałem okazję wspominać, konserwatorzy z ich projektem odbudowy starych miast i założeń architektonicznych, niż architekci modernizujący, niż architekci awangardowi. Wypada jeszcze wspomnieć w kilku słowach o samym Goldzamcie, który wraz z implementacją i wprowadzeniem realizmu socjalistycznego w Polsce zrobił w pewnym sensie oszałamiającą karierę jako osoba, która właśnie ze Związku Sowieckiego z Moskwy przywiozła w sensie dosłownym pomysł na realizm socjalistyczny. Goldzamt był studentem Akademii Architektury w Moskwie. Był jednym z nielicznych polskich studentów, którzy jakby w sensie dosłownym studiowali i przeżywali realizm socjalistyczny. I nieprzypadkowo dzięki jego osobistym kontaktom z Bolesławem Bierutem, z Józefem Sigalinem, w pewnym sensie odnajdując właściwy moment czasu, właściwy moment dziejowy, czy można by również to nazwać, odnajdując właściwą koniunkturę, przywiózł, zaprezentował rozwiązania estetyczne, które stały się użyteczne na miejscu w Warszawie w projektowaniu przestrzeni historycznej, w projektowaniu przestrzeni miejskiej. Oczywiście rola Goldzamta nie była tutaj rolą decydującą. Decydująca rola należała do osób podejmujących decyzje polityczne, Bieruta, Bermana, w mniejszym stopniu Cyrankiewicza. Natomiast Goldzamt dostarczył coś, co można by nazwać ideowym i estetycznym uzasadnieniem dla tych decyzji, co niewątpliwie zawsze przy podejmowaniu decyzji o charakterze politycznym, sprawczym jest takim elementem nie bez znaczenia. I można powiedzieć, że okres realizmu socjalistycznego w Polsce, lata 1949-1955-56, są w pewnym sensie naznaczone też sporem między tymi osobami, które nieprzypadkowo pojawiają się w tytule dzisiejszego wystąpienia. Między tym młodym i aspirującym Goldzamtem, który jest przede wszystkim jednak teoretykiem, ideologiem, pozbawionym takich praktycznych umiejętności zarządzania, a Józefem Sigalinem, który jest faktycznym szefem BOS-u, Biura Odbudowy Stolicy, który jest w czasie socrealizmu naczelnym architektem Warszawy, który, jak się zaraz przekonamy, będzie również współtwórcą jednego z projektów budowy Zamku Królewskiego, z którym wiąże się odbudowa i stworzenie marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, i jest niewątpliwie człowiekiem, który poza takim mocnym naładowaniem ideologicznym, także człowiekiem niepozbawionym umiejętności menedżerskich, umiejętności zarządczych. W pewnym sensie polski czy realizm socjalistyczny w Polsce jest pewną formą też sporu między tymi ludźmi, między takim silnie naładowanym ideologicznie Goldzamtem, nie liczącym się z realiami wykonawczymi, z realiami praktycznymi, z realiami ludzkimi, a
Sigalinem, który jest wierzącym komunistą, jeśli można użyć takiego określenia, jest zaangażowanym socrealistą, ale też jest praktykiem, pragmatykiem. Wie, że żeby przekształcać Warszawę w takim kształcie, w taką stronę, w takich formach, trzeba się liczyć z jej przestrzenią, z tradycją miejsca, z zasobami finansowymi, organizacyjnymi i ludzkimi, za pomocą których tę Warszawę chcielibyśmy przekształcać. Ale jeśli chodzi o kierunek tego przekształcenia, tak naprawdę między tymi dwoma osobami, tymi swego rodzaju bohaterami naszego dzisiejszego wystąpienia, istotnych różnic nie ma. Realizm socjalistyczny jako projekt przestrzeni, który ma wyrażać ideologię, ma wyrażać pewną wizję społeczną, ma być przede wszystkim, ma przede wszystkim tworzyć przestrzeń dla realizacji ideologii. Ma przede wszystkim stworzyć miejsce, w których ta ideologia jest demonstrowana, w których może być prezentowana. Tak więc nieprzypadkowo założenie marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej ma być no nie przede wszystkim przestrzenią komunikacyjną, z której dzisiaj korzystamy jako jednak jednej z mniej zakorkowanych przestrzeni Warszawy, ale ma być przestrzenią demonstracji, przestrzenią działań masowych, przestrzenią masowych zgromadzeń i ruchów społeczny. Nieprzypadkowo bardzo ważnym elementem tej kreacji ideowej jest plac, jest przestrzeń wolna, jest przestrzeń swobodna, jest przestrzeń, na której ma się znaleźć miejsce dla politycznych, ideologicznie warunkowanych demonstracji, które mają wyrażać poparcie, mają wyrażać akceptację dla ideologii, dla polityki, która tę formę estetyczną akceptuje i tę formę estetyczną promuje, proszę pamiętać, jako jedyną, jako bezkonkurencyjną, jako bezalternatywną. Stąd też nie jest przypadkiem, że wizja, projekt placu Grzybowskiego w Warszawie też zakłada taką, a nie inną funkcję tej przestrzeni. Funkcja społeczna, funkcja masowa, funkcja, która ma się wiązać z demonstrowaniem w sensie dosłownym, w sensie bezpośrednim, demonstrowaniem zorganizowanego poparcia dla władzy. Plac Trzech Krzyży, w którego bezpośrednim sąsiedztwie ma się znaleźć założenie o charakterze amfiteatralnym. Założenie, które zmienia w dużym stopniu tradycję tego miejsca, ale jest zrozumiałe, że w dzielnicy, w której jedyną pozostałością historycznej tradycji ma być kościół świętego Aleksandra, w dzielnicy, która nosi nazwę dzielnicy rządowej, widzimy tutaj gmach późniejszego KC, gmach Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, ma się również znaleźć miejsce przysposobione, przygotowane do demonstracji publicznych, do demonstracji zbiorowych, do organizacji wielkich wydarzeń, mityngów, wielkich wydarzeń o charakterze politycznym. Należy sobie teraz zadać pytanie, no a jak w tym kontekście, jak w kontekście tego wielkiego architektonicznego i socrealistycznego projektu mieli się odnaleźć konserwatorzy. Jak już powiedziałem na wstępie,
Realizm socjalistyczny był największym zagrożeniem jednak dla architektów modernizujących, dla awangardy architektonicznej. I w tym zagrożeniu pojawiał się pewien swoisty paradoks natury politycznej i ideowej, ponieważ awangarda architektoniczna, ludzie prezensu, ludzie związani z biurem odbudowy stolicy, tacy ludzie jak małżeństwo Syrkusów, małżeństwo Brukalskich, profesor Lachert, czy wielu projektantów powojennej odbudowy Warszawy, byli ludźmi związanymi poprzez swoje doświadczenie życiowe z lewicą społeczną. Niekoniecznie lewicą komunistyczną, ale ideę przebudowy ustroju państwa, rozumianego również jako przebudowy architektury, były im bliskie. Ale ich projekt, ich wizja przebudowy, ich wizja awangardy, ich wizja traktowania architektury jako swobodnych, architektonicznych, artystycznych poszukiwań była nie do pogodzenia z założeniami socrealistycznymi, z założeniami zaczerpniętymi z doświadczeń sowieckich z lat 30., która nie dopuszczała do wolności i swobody twórczej. I to był, jeśli można użyć takiego sformułowania, jeden z największych takich żartów historii, jeśli to słowo jest tutaj adekwatne, iż ludzie, którzy postrzegali w komunizmie, postrzegali w zmianach ustrojowych, które dokonywały się w Polsce po 1945 roku, szansy na przebudowę, unowocześnienie świata, także unowocześnienie go w takim sensie architektonicznym, zamiast szansy na to unowocześnienie otrzymywali ostatecznie realizm socjalistyczny. Architekturę bardzo tradycyjną, architekturę monumentalną, architekturę nawiązującą do bardzo sztywnego wzorca estetycznego, architekturę nie pozostawiającą wyboru twórczego. Dlatego też nieprzypadkowe jest, iż gotów jestem postawić taką tezę tej bronić i w jej obronie dyskutować, iż w pewnym sensie łatwiej odnaleźli się w warunkach realizmu socjalistycznego konserwatorzy, którzy paradoksalnie w sensie ideowym, w sensie politycznym byli biegunowo odlegli od komunizmu, od realizmu socjalistycznego jako idei. Natomiast ich podejście do materii zabytkowej, pozwalające na jej rekonstruowanie w warunkach powojennych, odwoływanie się do wzorców historycznych, odwoływanie się do tradycji narodowej, no bo to były naturalne odwołania konserwatorów odbudowujących zniszczone stare miasta, stawiało ich w pewnym sensie jednak w bliższym dystansie do socrealistów, niż znajdowali się w tym dystansie architekci awangardowi. Nieprzypadkowo jednak, mając świadomość, że twórcy odbudowy Starego Miasta i twórcy budowy MDM-u pochodzili z biegunowo odmiennych źródeł ideowych, odwoływali się do innych wartości, do innych tradycji ustrojowych, mieli inne życiorysy, inny dorobek, to jednak łatwiej im było w tej Warszawie socrealistycznej współegzystować, budując z jednej strony MDM, a z drugiej strony odbudowując Stare Miasto, niż egzystować w tej Warszawie twórcom architektury awangardowej. Nie zmienia to jednak faktu, iż ideologia socrealizmu, przede wszystkim osoby, które ją praktykowały,
nie zamierzały pozbawić się wpływu również na formy odbudowy przestrzeni zabytkowej. Czy w pewnym sensie pozostawienie konserwatorom swobody w odbudowie Starego Miasta było swego rodzaju spłatą długu wobec tradycji, było przyzwoleniem na to, aby pewne fragmenty miasta, historyczne fragmenty miasta mogły być odbudowane wedle założeń tradycyjnych, ale niejako za tę urbanistyczną i historyczną cenę inne przestrzenie miejskie, przestrzenie Warszawy odbudowywanej, przestrzenie Warszawy nowej miały być poddane już regułom realizmu socjalistycznego. Można powiedzieć, zachowywano pewne wyspy dawnego, wyspy dawności, takie wyspy jak dzielnica staromiejska, pozwalając sobie zarazem swobodnie projektować wedle reguł realizmu socjalistycznego poza tymi wyspami tradycji czy wyspami dawności. Chciałbym teraz na kilku wybranych przykładach pokazać, jak rozumiano w tamtych czasach wpływ realizmu socjalistycznego na wybrane obiekty zabytkowe, na wybrane obiekty historyczne, które wedle założeń socrealistycznych powinny zostać odbudowane, przebudowane tak, aby nie były poddane tylko praktykom, standardom i wiedzy konserwatorskiej, ale żeby odzwierciedlały wizję socrealistyczną, aby odzwierciedlały ten nowy sposób myślenia o architekturze, która ma pozostać wprawdzie w formach narodowych, ale zawierać w sobie treści socjalistyczne, treści komunistyczne. I tutaj nieprzypadkowo odwołam się do obiektów symbolicznych, do budynków symbolicznych, które niejako w sposób naturalny zawierają w sobie symbol niepodległości państwa, symbol jego suwerenności, a zarazem wskazują formę dominacji artystycznej, ideologicznej, estetycznej związanej ze sprawowaniem władzy nad terytorium danego kraju. Czyli musimy, jak już nie pierwszy raz na naszych spotkaniach, wrócić do Zamku Królewskiego w Warszawie, który, jak pamiętamy, bezpośrednio po zniszczeniach, po 1945 roku, był projektowany do odbudowy przez konserwatorów, wedle reguł, wedle wzorców konserwatorskich. Natomiast wraz z pojawieniem się tej alternatywy w postaci realizmu socjalistycznego, projekt ten, wizja odbudowy zamku została przejęta przez środowiska architektów, które chciały stworzyć w tym miejscu, w tej przestrzeni obiekt symbolizujący czasy, w których odbudowywano, w których tworzono wówczas nowy model ustrojowy państwa. Dzisiaj przy okazji jubileuszu odbudowy zamku, gdyż mija 30. rocznica od udostępnienia jego wnętrz publiczności, mówi się bardzo dużo o meandrach odbudowy zamku, o jego założeniach ideowych, o założeniach architektonicznych. Dlatego ja chciałbym skupić się na kilku takich najbardziej wyrazistych przykładach, które powinny najbardziej wyraziście uzmysłowić, na czym miał polegać ten realizm socjalistyczny zastosowany nie do architektury nowej, tylko do architektury historycznej, do architektury, z którą wiąże się konkretna tradycja miejsca, czasu i przestrzeni. Otóż wedle założeń realizmu socjalistycznego
Dlaczego wedle projektantów trasy WZ, którzy pod kierunkiem Józefa Sigalina przygotowali pierwszy socrealistyczny projekt odbudowy zamku już w 1949 roku, zamek ten miał z jednej strony zachować swoją dotychczasową funkcję, czyli być siedzibą prezydenta jeszcze wówczas Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Bolesława Bieruta, ale zarazem miał pełnić funkcje muzealne. Miał stać się miejscem, w którym będzie zorganizowane Muzeum Kultury Polskiej. Ówczesny plan odbudowy, czy można raczej powiedzieć budowy Zamku Warszawskiego, zakładał, iż jego forma zewnętrzna, architektura zewnętrzna zostanie zachowana w formach historycznych, będzie nawiązywać do form historycznych, natomiast wnętrza zostaną całkowicie przebudowane wedle potrzeb kancelarii ówczesnego prezydenta oraz wedle potrzeb Muzeum Kultury Polskiej. Tak więc w pewnym sensie miała powstać swego rodzaju architektoniczna wydmuszka, znaczy miała powstać skorupa, która nawiązywałaby w swoich wewnętrznych kształtach do architektury historycznej i tradycyjnej, ale wnętrze miało być całkowicie dostosowane do potrzeb współczesnych, do potrzeb ówczesnego użytkownika. Można powiedzieć, że ta wizja odbudowy była dość ostrożna, dość wstrzemięźliwa. To był zresztą czas, kiedy toczyły się bardzo ostre dyskusje między architektami socrealizującymi a konserwatorami na temat tego, czy zamek no jednak może być odbudowany w takiej formie. Ówczesne władze same nie do końca były zdecydowane na to, czy zamek powinien być takim eksperymentem socrealistycznym, czy może raczej powinien oddawać tradycyjne formy. No nie do końca jest również wyjaśniona taka potencjalna czy domniemana interwencja ze strony władz sowieckich, które miały wyrazić swój sprzeciw wobec odbudowy zamku. Używam tutaj określenia domniemana, ponieważ nie ma jakby mocnych potwierdzeń źródłowych na ten swego rodzaju zakaz, no ale istnieją różnego rodzaju przesłanki świadczące o tym, że by władze sowieckie nie były, nie wspierały idei odbudowy no, tego bardzo symbolicznego dla państwa polskiego obiektu. Ale tak jak mówię, ten projekt, który państwo widzą, który państwo oglądali, no nie był jeszcze tym najbardziej skrajnym sposobem, formą przekształcenia przestrzeni historycznej, tradycyjnej wedle założeń realizmu socjalistycznego. Ten projekt no, idzie znacznie dalej. Czy ten projekt pochodzi z roku 1951, wyszedł z kręgu architektów pracujących w kancelarii ówczesnego prezydenta Bolesława Bieruta i można powiedzieć, że jest on taką uskrajnioną formą pokazania tego, w jaki sposób architektura i ideologia realizmu socjalistycznego może traktować obiekty zabytkowe. No jest to artystyczna wariacja, jest to swoboda projektowania, jest to bardzo luźne, bardzo przypadkowe nawiązanie do tradycji miejsca, do przestrzeni, do jego kształtu historycznego. Patrząc na to zdjęcie, na ten slajd, no widać wyraźnie, że z zamku, jaki znamy, jaki pamiętała ludność Warszawy powracająca wówczas do stolicy, zostało tutaj niewiele.
takim jedynym elementem, który tak naprawdę może symbolicznie do tego zamku nawiązywać, jest wieża, wieża zegarowa. Natomiast cała pozostała przestrzeń jest swobodnym projektem i swobodną wizją. Kiedy poszukiwano kształtów, właściwego kształtu odbudowanego zamku, rozpisano w latach 50. specjalny konkurs architektoniczny, który też jest dla nas dzisiaj, śledzących jego efekty, takim, można powiedzieć, klinicznym przykładem tego, w jaki sposób projekty, projektowanie socrealistyczne przekładało się na architekturę tradycyjną, na architekturę historyczną. Więc projektując zamek socrealistyczny, który miał być wyrazem doświadczeń twórczych pokolenia Polski Ludowej, no przede wszystkim troszczono się o to, aby ten zamek, ten szczególny obiekt był obiektem monumentalnym, żeby w przestrzeni miejskiej, w przestrzeni historycznej dominował nad tym, co stanowiło źródło największej ideologicznej konkurencji, czyli w rozumieniu ówczesnych władz nad gmachami sakralnymi, nad budynkami kościołów, przede wszystkim nad budynkiem katedry. Tak więc nieprzypadkowo Zamek Królewski, o ile miałby być odbudowywany, miał być wyższy. Bolesław Bierut, który kiedyś zapoznawał się z projektami odbudowy zamku, użył nawet takiego określenia, że ten zamek trzeba nadąć. Ten zamek ma być taki bardziej monumentalny, większy niż był, jak powiedział wówczas Bierut. To po prostu pokazywało sposób podejścia do architektury, która miała dominować, nie pozostawiać wątpliwości, jaka treść ideowa, jaki nurt ideologiczny dominuje w przestrzeni. Tutaj jakość tych zdjęć, ilustracji nie jest najlepsza, ale one pochodzą właśnie ze wspomnianego konkursu architektonicznego z lat 50. i pokazują właśnie różne formy dostosowania zamku do wymogów ideologicznych. No każda z tych ilustracji prezentuje bardzo mocne przekształcenie, bardzo mocną przebudowę tego tradycyjnego założenia. No tutaj na przykład na tym zdjęciu, w tym projekcie widzimy zupełnie nowy, historycznie nieuzasadniony element w konstrukcji zamku, mianowicie taką wysoką kampanilę, która wydaje mi się, że nieprzypadkowo jednak ma za taki cel przestrzenny skorygowanie, przesłonięcie, wykadrowanie w pewnym sensie katedry świętego Jana widocznej w tej perspektywie od strony Wisły. No, czyli taki jednak dosyć bezpośredni przykład zastosowania architektury jako elementu, czynnika korygującego przestrzeń, a zarazem korygującego ideologiczny wyraz tej przestrzeni. Proszę pamiętać, ten konkurs to są lata 50. XX wieku. W tym samym czasie katedra, która jest na tym rysunku, już powstaje, bo Stare Miasto się odbudowuje. Katedra według projektu Zachwatowicza jest odbudowywana, ale mimo tego, iż odbudowa Starego Miasta jest inwestycją, projektem popieranym przez ówczesne władze, mieszczącym się w tym planie przebudowy przestrzeni, to jednak mimo tego podlega korektom, podlega swego rodzaju
takiemu ekranowaniu, po to, aby nie była elementem dominującym w przestrzeni historycznej, przestrzeni publicznej. To jest bardzo słabej jakości zdjęcie, ale zdecydowałem się go użyć, ponieważ to jest projekt odbudowy zamku autorstwa Józefa Sigalina. Józef Sigalin pokusił się nie po raz pierwszy w swoim dorobku o stworzenie tego rodzaju wizji i ta wizja sięgała na tyle daleko, aby obok zamku, obok tradycyjnej bryły zamkowej umieścić gmach Sejmu, czy umieścić gmach parlamentu. No, oznaczałoby to odwrócenie skutków odbudowy Starego Miasta, oznaczałoby to zniszczenie znacznej części odbudowanego już gabarytu staromiejskiego. Tak więc widać wyraźnie, że poprzez różnego rodzaju projekty architektoniczne, projekty powstające także w pracowniach, czy wychodzące spod ręki wybitnych architektów, także okresu międzywojennego, rodziły się różnego rodzaju próby przekształcenia przestrzeni historycznej, przestrzeni miejskiej w kierunku socjalistycznego realizmu. Jeszcze dwa bardzo istotne, takie jakby wyraziste przykłady. Znaczy, jeden z nich dotyczy Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. Budynku, który w takiej postaci, jaką widzimy na tym zdjęciu, przetrwał wojnę i przygotowywany był przez władze konserwatorskie do odbudowy. No, do takiej odbudowy w takiej formie, którą ostatecznie ujrzeliśmy w latach 70. XX wieku i którą widzimy dzisiaj przejeżdżając trasą łazienkowską. Ale alternatywą socrealistyczną dla odbudowy Zamku Ujazdowskiego miał być Teatr Wojska Polskiego, który też można powiedzieć, że w taki kliniczny czy studyjny sposób wyraża podejście i architektury, i ideologii realizmu socjalistycznego do materii zabytkowej, ponieważ zachowuje miejsce, w którym obiekt, budynek tradycyjny był zbudowany. Nawiązuje w luźny sposób do jego proporcji, gabarytów, do rozplanowania przestrzeni. Nawiązuje do form historycznych, ale robi to poprzez ujęcia eklektyczne, mieszając style, mieszając rozwiązania architektoniczne, tworząc zupełnie nową jakość, tworząc zupełnie nową formę estetyczną, czyli narodowe w formie, socjalistyczne w treści, narodowe w wybranych, zapożyczanych, często dość przypadkowo z różnych epok historycznych, z różnych okresów historycznych formy, ale przeformułowane, przekomponowane w taki sposób, aby właśnie poprzez to przeformułowanie i przekomponowanie nadać temu budynkowi treść właściwą czasom, w którym powstaje. W tym wypadku, w tym budynku miał się mieścić Teatr Wojska Polskiego. Budynek nie został zrealizowany, podobnie zresztą jak nie został zrealizowany zamek w wersji socrealistycznej, podobnie jak nie zostało zrealizowanych wiele innych tego rodzaju jakby założeń w tamtym czasie. Ale zostało zrealizowane Stare Miasto. Można powiedzieć wyjątek od reguły. Znaczy wyjątek od reguły w takim rozumieniu, iż na Starym Mieście, mimo tego, iż było odbudowywane w tym samym czasie, w którym powstawała marszałkowska dzielnica mieszkaniowa, w którym
socrealizm osiągał swoje apogeum, to jednak to pozostała w pewnym sensie taka strefa wpływów, strefa, w której konserwatorzy mogli stosować swoje profesjonalne standardy odbudowy. Ale nawet i w tej strefie, można powiedzieć, w której dominowali generalny konserwator zabytków Jan Zachwatowicz, konserwator Warszawy Piotr Biegański, nawet w tej strefie, można powiedzieć historycznej, zwróconej ku dziedzictwu, także toczyły się spory kompetencyjne o to, czy nie należy przekształcić tej przestrzeni pod kątem wymogów realizmu socjalistycznego. I tutaj to zdjęcie jest symboliczne, ponieważ pokazuje stronę Barsa, rynku Starego Miasta, częściowo odbudowaną. Odbudowaną tylko w przyziemiu do wysokości parteru i wybudowaną w takiej formie, można by powiedzieć, atrapowej, ponieważ za tym fragmentem odbudowanym no nadal rozciągają się ruiny. Otóż w trakcie odbudowy Starego Miasta toczył się spór między konserwatorami a architektami, między Janem Zachwatowiczem a Sigalinem o to, najpierw, czy na Starym Mieście, na rynku Starego Miasta należy odbudować ratusz. Czy nic nie stało na przeszkodzie, wedle zachowanej dokumentacji historycznej, ratusz można było odbudować. Natomiast no, nie godziło się to z wizją socrealistów, którzy chcieli zostawić tę przestrzeń pustą, znaczy nie po to, aby organizować tam kiermasze i targi, ale po to, aby była to przestrzeń do organizacji wieców, masówek i masowych zgromadzeń. Ale także i w tym sporze socrealiści niewątpliwie wygrali, ponieważ nie zgodzono się na odbudowę ratusza. Ale toczył się spór o jeszcze jedną przestrzeń, o jeszcze jeden wymiar przestrzeni, mianowicie tak zwane okno na Wisłę. Otóż pojawiały się takie koncepcje w gronach socrealistycznych, aby nie odbudowywać strony jednej z pierzei rynku Starego Miasta, aby nie odbudowywać strony Barsa i zostawić właśnie to, co określano mianem okna na Wisłę, taki widok na rzekę i widok na Pragę, jak mawiali złośliwi komentatorzy tego pomysłu, również widok na wschód. Odbudowa tego fragmentu wedle zachowanej dokumentacji źródłowej, ale także wedle relacji ustnych zdokumentowanych już po latach, w latach 80. z dużym dystansem czasowym do dziejących się wydarzeń, no była swego rodzaju demonstracją środowiska architektonicznego, które dysponując służbami konserwatorskimi, dysponując zapleczem organizacyjnym, zapleczem budowlanym, postawiło w pewnym sensie Józefa Sigalina jako naczelnego architekta Warszawy przed faktem dokonanym, budując ten fragment, odbudowując ten fragment Starego Miasta. Czy legenda głosi, nie do końca potwierdzona, ale mająca cechy prawdopodobieństwa, iż w czasie jednego z objazdów odbudowującej się Warszawy Bolesław Bierut z towarzyszącymi mu członkami ówczesnego biura politycznego miał wizytować ten teren i patrząc na to, co zostało już odbudowane, no miał stwierdzić, że no w tej sytuacji tak zwane okno na Wisłę
nie ma sensu, skoro już odbudowano no, taki fragment, taki istotny fragment Starego Miasta. Otóż zastrzegam, że jest to relacja nie do końca potwierdzona źródłowo, ale uprawdopodobniona poprzez zachowane jakby protokoły tak zwanych czwartków belwederskich, na których omawiano z udziałem Bieruta różne fazy i projekty odbudowy miasta, bądź też dokonywano wizytacji na miejscu różnego rodzaju placów budowy. Ale fakt ten niewątpliwie pokazuje, że socrealiści i ich sposób widzenia na architekturę, na przestrzeń miejską nie pozostawiał zupełnie poza sferą ich ambicji, sferą ich wpływu także tych obszarów miasta, które w pewnym sensie przypisano czy pozostawiono wpływom, kompetencjom władz konserwatorskim i które były również traktowane w projekcie ideologicznym ówczesnych władz jako pozostawione przeszłości miasta, pozostawione jego historyczności. Więc zmierzając do konkluzji, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co właśnie w okresie realizmu socjalistycznego było swego rodzaju paradoksem. Czy na to, że architekci, którzy mogliby ze względów ideowych, ze względów politycznych, architekci awangardowi, architekci związani z przedwojennym prezensem, architekci, którzy tworzyli biuro odbudowy stolicy i którzy mogli się spodziewać, że projektowanie po II wojnie światowej otworzy przed nimi największe jakby szanse zawodowe, także największe szanse osobistych karier. Z ich punktu widzenia socrealizm przyniósł w 1949 roku ograniczenie, takie wręcz bardzo radykalne zamknięcie możliwości swobodnego, twórczego, jakby zawodowego rozwoju. Z drugiej strony tenże socrealizm stworzył ograniczoną, ale jednak szansę do projektowania w pewnych przestrzeniach miasta, w pewnych przestrzeniach Warszawy, projektowania zgodnego z regułami konserwatorskimi. Acz należy tu zastrzec, było to projektowanie limitowane, poddawane wpływom, poddawane kontroli politycznej i ideologicznej. Z trzeciej strony, jeśli tak można powiedzieć, ten realizm socjalistyczny tworzył założenia przestrzenne, które przeszły w pewnym sensie próbę czasu. Znaczy do tego stopnia przeszły próbę czasu, iż w wielu dzisiejszych dyskusjach są oceniane i traktowane w oderwaniu od swego ideologicznego i politycznego kontekstu. To jest, można powiedzieć, swego rodzaju zwycięstwo z zagrobu projektantów tej przestrzeni, tej architektury i projektantów tej ideologii. Dlatego też kończąc i konkludując ten wykład, to spotkanie, chciałbym jeszcze raz podkreślić to, co, od czego to spotkanie zacząłem, iż z punktu widzenia historyka, bo ten punkt widzenia przede wszystkim jest mi bliski i ten punkt widzenia reprezentuję, nie da się patrzeć na tę architekturę, nie da się patrzeć na ten projekt przekształcenia przestrzeni miejskiej bez kontekstu historycznego, bez kontekstu ideowego, bez zrozumienia tego, iż nieprzypadkowo socrealizm nazywano przestrzenną formą wyrażenia procesów społecznych, przestrzenną formą ideologii. Znaczy w tym sensie socrealizm można i należy interpretować jako wyraz tej ideologii, wyraz tego czasu, w którym powstawał, jako formę
estetycznej, ale jednak realizacji procesów politycznych, ideologicznych oraz pewnego specyficznego, pewnej specyficznej formy zarządzania kulturą, która była formą bezalternatywną, która nie zostawiała twórcom, nie zostawiała osobom zaangażowanym w działalność kulturalną możliwości wyboru. Dlatego też oczywiście rozumiejąc to, że socrealizm może być interpretowany również w oderwaniu od tego kontekstu, może być interpretowany od strony czysto estetycznej, czysto stylistycznej. Wydaje mi się jednak, że taki sposób podejścia odbiera mu jednak kontekst historyczny, wobec którego architektura Warszawy, architektura naszego otoczenia, architektura przestrzeni, w której się znajdujemy, no, była jednak wtórna. Socrealizm był dzieckiem swego czasu i wraz z zakończeniem tego czasu jako wyraz ideologii odszedł. O czasach tego odchodzenia, o formach tego odchodzenia, o dyskusjach, które temu towarzyszyły, będziemy mówić na kolejnym spotkaniu poświęconym odwilży 56 roku, sporach, które wówczas toczono zarówno wobec realizmu socjalistycznego, jak również wokół Polskiej Szkoły Konserwacji Zabytków. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za uwagę.